Właściwa część festiwalu Etnoport rozpocznie się 9 sierpnia i potrwa przez 3 dni, tradycyjnie już w Starym Korycie Warty. Niewątpliwie jedną z największych gwiazd imprezy będzie słynny meksykański muzyk Celso Piña. To żywiołowy akordeonista i wokalista łączący tradycyjną środkowoamerykańską muzykę z elementami reggae czy ska. Wystąpi też tworzona przez artystów z kilku krajów, choć działająca w Holandii formacja Arifa. W swojej muzyce brzmienie tradycyjnych instrumentów osadza we współczesnym elektronicznym kontekście. Zachwyt publiczności wzbudzi niemal na pewno Titi Robin. Ten charyzmatyczny francuski muzyk odwołuje się w swojej twórczości do przebogatej tradycji muzyki bliskowschodniej, kreując swój własny muzyczny świat pełen finezji i blasku. Zdecydowanie bardziej egzotycznie będzie zapewne podczas występu koreańskiej grupy Noreum Machi. Jej koncerty to również swego rodzaju rytualne spektakle oparte na brzmieniu tradycyjnych bębnów. Wreszcie izraelsko-amerykańska formacja o międzynarodowej sławie Balkan Beatbox. Niespodzianką będzie projekt Gnawa Crossroad. Pod tym szyldem spotykają się wybitny marokański artysta Malem Mokhar Gania, a także poznański klarnecista Wacław Zimpler i amerykański perkusista Michael Zerang. Nie zabraknie również polskich propozycji, zaśpiewają i zagrają muzykanci, czyli wielcy klasycy polskiego folku znów w wielkiej formie. Zagra również poznański kwartet żeński Widlunia, proponujący piękną i subtelną wizję muzyki polskiego wschodniego pogranicza. Zagra zawsze energetyczna i entuzjastycznie witana przez publiczność Dikanda, a także sięgający do tematów żydowskich Klemafur. Swój nowy program ma też przedstawić znana formacja Yeshi, prowadzona przez wybitnego trębacza Ziuta Grelaka. Festiwal Etnoport rozpocznie się 9 sierpnia i potrwa do 11 dnia tego miesiąca. Bilety w cenie 50 zł to bilet na jeden dzień oraz 80 zł to karnet są do kupienia w kasie Centrum Kultury Zamek.